na pewno. O tym mówię. Nie piękny mikrofon. A to jeden mikrofon. Dobra. Tata? Są jakieś kable jackowe takie duże? Są. Ale jestem tam Później, Jaleczku, bo oni mają taki projekt. Dobra. A jeszcze to czuję, jak oni to. Gdzie jesteś? A co? Co? Gdzie jest pierwszy mikrofon? Pierwszy mikrofon jest tutaj.
Poczekaj, na razie jesteśmy na próbie dźwiękowej. Skąd pas naszy? Tak to jest. Trzeba. Proszę zostawić tego pana. Ja potrzebuję bębny. Nie, i tu masz taki na ten. Będzie grał, będzie chciał. Ja chciałem ustawić sobie bębny. Nie, chciałem powiedzieć, że bębny to jest dobry instrument, żeby na nim postawić. A ja mam normalne, że ma dziecko. No tak. Ja już mówiłem przecież, tak? Ale przecież nie mogę zobaczyć. Jest to takie maski w plemionach, które całkiem fajnie. Ale ja znam przypadek, że jest mleko, bo mały kotek. Która jest trzeci? Gitara? Twój jest trzeci. Aha, gitara jest niebieska, druga. Nie, gitara jest niebieska, druga. Nie, niebieska, druga. Gitara, jest gitara, a trzeci jest Donat. Drogi Donacie. Ornacie. 5 już lat znam cię. 5 lat znam cię, albo 4 lata znam cię, nie wiem już. Czas tak szybko leci, dziewczyny. Poczekaj, Donat, bo proza życia wjeżdża. Przez te drzwi. Gdzie jest Gosia? Gdzie jest Gosia? Jeszcze są na zewnątrz, zaraz przyjdą. To niech przyjdą. Come let go. Jedziemy! Czy wszyscy, którzy mają żyć? Dosłownie minuta? Dobrze. Dobrze. Przepraszam bardzo. Bardzo państwo, proszę, proszę. Będziemy teraz grać. Proszę. To znaczy, jest tu jeszcze szara eminencja w postaci Antoniego, który powiedział minutaż. Więc ja teraz koledze, który jest na scenie, opowiem kawał na ucho.
Nie, to może coś wziąć. Złota, tak? A, to, nie, bo się bałem, że może spadnąć. A, to może stąd. Ja tak się pytam, czy wszyscy są, dlatego że mimo, że jestem na scenie, to chciałem tak też prywatnie się wypowiedzieć, że gratuluję twórcom pomysłu, mimo że to jest oczywiście spotkanie ku czci naszego gospodarza, ku czci Donata, to jednak ten film, muszę powiedzieć, bardzo podobał mi się i nawet mnie wzruszył w kilku momentach. Widziałem, że Donat pokryją mu też, ocierał sobie łzy, bądź czyścił okulary. Nie. Jest mi szalenie miło, że Patryk Filipowicz, który w filmie wspomnianym został wymieniony jako ulubiony autor Donata, zechciał improwizować ze swoją cudowną gitarą i umiejętnościami do mojej gitary, która też będzie improwizowana, ale która tutaj będzie bardzo minimalistyczna, bo mamy pieśń do zaśpiewania. Donat to już 4 albo 5 lat, kiedy my się znamy. Muszę powiedzieć, że mimo zupełnie mówię otwarcie do zwracam się jak do przyjaciół, że recepcja tego miejsca, gdzie my się spotykamy w kraju, jest różna, czasem kontrowersyjna, wiecie o tym. Wiemy. My zawsze, ci, którzy tu jesteśmy na tej scenie, staramy się opowiadać o tym, jak tu jest naprawdę, jak jest poza. To nawet nie jest dyskurs, to, o czym chcę powiedzieć, to, co się dzieje w internecie, poza pewnymi emocjami, komentarzami, że tu jest zupełnie inaczej. Czym jest wolność, to jest zagadka, ale tak jak ją pojmuję w sferze publicznej, na przykład, to ona się tutaj odbywa właśnie, w pieśniarzach. Nigdzie więcej, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to jest nagrywa... Dlaczego mówię to z pełną odpowiedzialnością? Bo wiem, że Donat wszystko nagrywa. Wszystko. I wszystko publikuje. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, że właśnie wolność, którą ja pojmuję jako rzeczywistą wolność słowa, odbywa się tu, nigdzie więcej jak tu. Bo na tej scenie występowali, o czym się nie mówi w sferze publicznej, występowały osoby, które nawet przez swoje przez swoje poglądy, jakiekolwiek by one nie były, w innych miejscach nie znalazły tej przestrzeni, dlatego że to nie pasowało do reżyserii. A tu nie trzeba pasować do reżyserii. Tu można być kim się jest, o ile ma się coś do powiedzenia. I dlatego jest mi szalenie miło, że już 4 lata ta scena na przykład dla mnie jest gościnna, gdzie występuję z różnymi piosenkami, czasem ze swoimi. A dzisiaj, przepraszam za tę prywatną wypowiedź, ale czułem się też w obowiązku powiedzenia o tym, że to miejsce postrzegam jako miejsce wolności rzeczywistej, ze wszystkimi jej konsekwencjami. Dlatego Donat, masz wielu przyjaciół i pewnie nawet więcej niż się spodziewasz. I moje życzenia urodzinowe to są takie, żeby tak było dalej po prostu. Jest jeszcze jedna osoba, której chciałbym szczególnie podziękować i dedykować tę piosenkę. Jest to osoba, której nigdy nie spotkacie prawdopodobnie. Nigdy jej nie spotkacie twarzą w twarz. Tego się obawiam. Jest to wspaniała osoba, ale ona jest.
Ona patrzy na nas, prawdopodobnie teraz. Ma duży udział w tym wieczorze. Bardzo chciałbym zadedykować tę piosenkę cudownej, wspaniałej, jedynej Laili. Thank you, Laila. Laila! Niechaj Bóg ci błogosławi, niech się spełnią twoje sny. Wszystko czyń z myślą o innych, niech wzajemni będą i drabinę zbuduj aż do gwiazd, po każdym szczeblu mknij i wiecznie bądź młody jak dziś, młody jak dziś, młody jak dziś, wiecznie prawego i prawdziwie zawsze żyj, obyś prawdę zawsze znał i widział wokół światła krąg. Ty na zawsze bądź odważny, pewnie stój silny, żyj i wiecznie bądź młody jak dziś, młody jak dziś, młody jak dziś, wiecznie bądź młody jak dziś. Ręce miej zawsze zajęte, stopy zawsze zwinne miej. Niech nie pryśnie twa boka, kiedy wiatry zmienią się. Niech twe serce się raduje, niech śpiewa dusza i wiecznie młody jak dziś, młody jak dziś, młody jak dziś.
wiecznym bo. Drogi Donacie i wy, mili goście, bardzo mi miło cieszyć się z twoich urodzin i z tego, że się poznaliśmy, nie pamiętam, 9 lat temu, może mniej troszeczkę, 8, może nawet 10. Jest mi niezmiernie miło znać się już prawie 1/3 mojego życia. U ciebie ten procent będzie troszkę inny, ale tylko troszkę. Chciałem ci też podziękować w tym miejscu za to, co wniosłeś też i do mojego życia i do mojej gry. To tutaj zacząłem grać pieśni wielkopostne. Za twoją namową. Bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś chciałem tutaj zagrać koncert bluesowy, a Donat powiedział bardzo chętnie, Patryk, ale wiesz co, zbliża się Wielki Post, może zagrałbyś pieśni wielkopostne. I 3 miesiące później zagrałem, rok później wydałem z tym materiałem płytę. Wszystko zaczęło się tutaj, od tego miejsca. I ja się powtarzam, w naszych rozmowach już nieraz to słyszałeś na pewno ode mnie, ale dla mnie jesteś ojcem chrzestnym tej płyty wielkopostnej, którą nagrałem. I powiem to w swoim imieniu, ale być może i inne osoby też to odczuwają. Dodajesz artystom odwagi. Odwagi bycia sobą, odwagi, że w tym świecie, w którym wartości marketingowe są dość powszechne, ty dajesz taką nadzieję i możliwość bycia autentycznym. Za to ci chciałem bardzo podziękować. A ponieważ gram muzykę instrumentalną, no to nie będę śpiewał, ale zagram coś też z myślą o jutrzejszym dniu. Ponieważ wszyscy, myślę, tutaj jesteśmy wrażliwymi osobami, tak zakładam, to może coś z repertuaru wrażliwego artysty. Preludium Fryderyka Chopina chciałem ci do nas zadedykować. Tak jak tutaj debiutowałem z pieśniami wielkopostnymi, tak dzisiaj przyjmij jedno z pierwszych wykonań na żywo, bo niewiele było tych wykonań na żywo, właśnie preludium. Niech to wybrzmi z akcentem też i niepodległościowym, i urodzinowym. Preludium Emol.
To dla ciebie donat i na 100 lat niepodległej. Bardzo dziękuję. Słuchaj, grasz cudownie, jesteś wyjątkowy. Wyjątkowym facetem, który gra. No. Dziękuję w imieniu mamusi i tatusia. I co reszta? Doskonale. Zagraj jeszcze coś. Zagraj jeszcze coś. Czy mogłeś zagrać coś jeszcze? Oczywiście wszystko co... Halo, słychać? Tak. Oczywiście wszystko co dzisiaj gram na siebie donat. Wybaczcie, gram na donata, ale myślę, że jubilat to jubilat, ale mam nadzieję, że też posłuchacie. Donat. Kiedy życie ma kolory nieba, to jest tytuł następnego utworu. Jest to utwór, który kiedyś napisałem i ten tytuł kojarzy mi się również z tobą. Kiedy życie ma kolory nieba. W niebie jest przestrzeń, jest wolność, w niebie jest Pan Bóg. W niebie wierzymy w to, są nasi bliscy, oby. I być może i my będziemy kiedyś, ale to nie jest temat urodzinowy. Kiedy życie ma kolory nieba? Pewnie tak będzie miało. Znaczy, jak możesz zabalować, przekazać.